super. I co ja niby chciałem zrobić? For fuck's sake. Jest. Jest. O kurwa, to jest inactive. Wow, ale to naprawdę było... No fest. Okej, okay, gdzie teraz? Ale naprawdę nie wiem, dlaczego ja tam wbiegłem. To nie było... No Jezus Maria! Kurwa! Chuju! Kurde, nogą zamiast ręki. Pieprzony, kurde... Pieprzony X-Men. Mutant zajebany. Się wystraszyłem. A to już mi się w ogóle nie podoba. Ciało na środku i wokół nic. Nie, ale... Ja to będę teraz przeżywał. Kurde... Wiecie, że tam w tym pokoju nie ma wyjścia. To nie jest, kurde, pokój z dwoma drzwiami. Z drzwiami z przodu i z tyłu, po prostu. Wiecie. I patrzycie w prawo, widzicie potwora, widzicie monstrum. Monstrum, którego się boicie. Zamiast spierdalać w lewo, to spierdalacie do tyłu, do tego pokoju. Ale na szczęście, tak mocno popychałem go, aż w końcu on powiedział, dobra, dobra, synek, biegnij. Albo, nie wiem, zmieniłem może się, nie wiem, w gaz albo w ciecz i jakoś udało mi się uciec. Proszę pana? Proszę pana? Cześć. Jesteś tutaj chyba gospodarzem w tym domu. Ja się nie boję, proszę pana, co pan? Ja już w takich miejscach przeprowadzałem wywiady, więc może mi pan powiedzieć... Tak, tak, jestem pana przyjacielem, na ten moment. Może mi pan powiedzieć, co pan ogólnie sądzi o tych wydarzeniach, które się tutaj dzieją? Aha. Ale proszę pana, proszę odpowiadać na moje pytania. Czy chce pan przeprowadzić wywiad? Jak się pan nazywa? Może zacznijmy od tego. No wie pan, ostatnio nie uprawiałem seksu z prostytutkami, więc nie swędzi mnie. Ale mógłby, mógłby. Okej, okej, no to niech pan nam zdradzi sekret. Co to będzie? Pewnie coś bardzo dużego. Ja to wszystko nagrywam. Jaki to będzie sekret? Proszę pana, proszę nam powiedzieć. No, kurwa, to zdradź mi ten sekret. Ma pan jeszcze jedną szansę na zdradzenie mi sekretu. Jak nie, to pójdę. I nie będzie wywiadu, nie będzie pan sławny. A to jeba się. Nie, już nie będzie wywiadu. Już pan zmarnował swoją szansę. Kryję kamerę i chuj. Bo pan to myśli, że to tak prosto. Pan podchodzi do mnie, mówi, że chce mi pomóc, mówi, że ładnie pachnę, aksamitnie, że ma pan świeżb, czy mnie swędzi, się pan pyta. Teraz pan, kurde, podskakuje, nie wiem dlaczego. No i znowu pan się powtarza. Nie, nie, nie. Proszę wracać do swojego pokoju. Ja z panem już wywiadu nie będę przeprowadzał. Chamstwo pieprzone. Ja tu jestem prawdziwym, poważnym, kurczę, prawdziwym, poważnym dziennikarzem. On mi tutaj takie rzeczy będzie mówił. Cholerni ludzie, cholerny świat. Czuję się niczym łowca mustangów. Jakby... Mam nadzieję, że wiecie, o kogo mi chodzi. Cool story, bro. A, to on mówi tutaj. No, wiecie, o kogo mi chodziło, nie? Chyba będę musiał kichnąć, ludzie. Okej. Już. No. Same ciekawe rzeczy, ale ja się chciałbym dowiedzieć, gdzie mam iść.
Mówię serio. O, to jest chyba inteligentny. Nie, nie jest. Co? To gdzie mam iść? Wait, what? Poczekajcie, no ten strażnik musi coś mieć przy sobie, nie? Kartę, klucz, kupę. Hashtag dropkick. No, no i co ja tu mam zrobić? Lol? Bo tu nie. Tu jest koleś. Tu pootwierałem, tam byłem. Poczekajcie, bo on chce mi pomóc, ale jak on mi chce pomóc? To mnie... Tu były schody, ale schodów już nie ma. Chodź! Chodź ze mną, chodź mały. Może on rozpierdoli te drzwi po prostu głową. Poczekajcie, bo... Ewidentnie tutaj czegoś nie rozumiem. To nie są takie inteligentne gry, że mnie... A tu musi być kurwa gdzieś klucz. No to dobra, chcesz mi pomóc, to... To pomóż mi, mate. Normalnie mam teraz kurde jakiegoś stroka, no bo... O. Nie chcę marnować tej pieprzonej bateryjki. A może to będzie jakieś po prostu wejście... Wyż. Musimy pooglądać. Wy już pewnie wiecie, co ja mam zrobić, ale ja niestety nie wiem, więc nie hejtować. Ja się gubię bardzo łatwo w takich miejscach. Najgorsze jest to, że ten gościu mi mówi, że o, chcę ci pomóc w ogóle, ale... no nie pomaga mi. Na logikę przy tym ciele powinno coś być, ale nic nie ma. Kurde, ze skrajności w skrajność. Ja chciałbym, żebyś ty mi zdradził ten sekret, ale chłopie, nie mam kurde czasu, no. Tu nie. No to musimy się wrócić, ewidentnie. Ty może jakiś sekret masz? Tu nie. Tu byłem. A może tu? Może po prostu się musiałem wrócić? Kto wie? What the fuck? No to może ten gościu ma klucz? Masz klucz? Ja w dupę sobie tą rękę wsadź. Tam, że on ma klucz. Nie ma klucza, no to chuj. Czy jest coś, czego ja nie wziąłem, bądź coś, czego ja nie ogarniam w tym momencie? Och Jezus, och Jezus, przepraszam. O Jezus, ja was... Przepraszam was ludzie, naprawdę. Ja... No nie ogarnąłem. Nie, naprawdę was przepraszam. Z całego serducha. O, widzicie, on teraz... ubija masło dla rodziny, bo wie, że za niedługo będzie miał wizytę i jego żona przyjdzie z dzieckiem, bo on jest panem mążem. I ubija masełko. No i on teraz, wiecie, chodzi do tatusia i takie. To są takie miłe właśnie słowa, gdy się ubija masło. Ja co prawda nie mówię, chodzi do tatusia, no ale ja też masła nie ubijam, tak? Więc to jest niejako logiczne. Totalnie nie ogarnąłem, naprawdę, cholera, przepraszam was. Ja czasami tak derpię. Czasami derpię. Ale skąd ja miałem kurwa wiedzieć? Ale żeś mnie gościu wystraszył teraz. Ha. Nagramy to. Proszę państwa, ten pan mi pomógł. Dziękuję. Thank you very much. Niestety znowu się musiałem kurde wystraszyć. Ale... Bo ja ogólnie się nie boję, wiecie, ja... Znaczy, no ostatnio trochę, ale ogólnie to ja się nie boję. Jednakże ta gra coś takiego we mnie... wywołuje, że...
No, no, ja po prostu czuję strach, rozumicie? Nice, 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 Miles. Ty to jednak jesteś dobry. Nie, spokojnie, spokojnie. Witness, świadek. Notatka, dokument. Nekrolog pana Wernicke. München, Germany. A ja wiem, że tutaj im dalej, jak mówiłem wcześniej, znaczy w pierwszej sesji, że im dalej w las, tym straszniej i gorzej. I ciemniej. I mniej baterii. Ich bardziej... Bardziej, więcej, mocniej. Słowa, słowa, słowa. Dobra, nawet tego w sumie nie przeczytałem. Nawet mi to pasuje, ludziska, że nie będę tego czytał, bo... Nie będę ukrywał, wielkim fanem takiego ogarniania nie jestem, bo jednak ja to mogę szybko przeczytać, a jak czytam tak normalnie dla widzów, dla was, to muszę się na tym bardziej skupić, nie? I potem popełniam jakieś takie głupie gafy. A tu jest... Harmider. Mm. Co panu chodzi? Ej, proszę pana, proszę pana! Everybody! O co chodzi? O Jezus Marię! Zostaw mnie! Puszczaj, kurde, gnoju! Fuck you! Zsij mi jądra! Ale Jezus Maria, co tu się dzieje? What the fuck? What the fuck? Jest przejście. Proszę się nie ruszać. Ten mnie jebnął w pysk z prawego sierpowego. Sierpowego. Tamten mnie chciał chwycić, przytulić. A ja nie chcę, kurde, ja nie chcę być przytulany. Bo ja jestem mężczyzną, a... Tego nie chcę być przytulany, no. Super. Ale aż mi klaty spadły. Dobra. O, fuck, idę tu. No i chuj, no i cześć. O, zamknięte. Wiecie, dlaczego wolałem iść tutaj? Bo tam jest krew. O, to fakt. Co mi się z tymi klatkami dzieje? Nagle tak zaczęły spadać. Przeczytamy sobie notatkę. All my friends. Rider low rider. Driver low rider, nie. Ride. Już mi się też pierdoli w mózgu. Nie, duchem lub demonem, no to mi teraz na pewno... W ogóle jest już godzina 17.28, jest ciemno, żeby nie było. Przynajmniej u mnie jest 17.28. No bardzo ciekawy design ścian, no i podłogi, nie? Taki, można powiedzieć, nowatorski. Oh!